Witam Państwa serdecznie. Mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się modyfikatorem Bisect, który został dodany całkiem niedawno i zdaje się jest w wersji 272 obecny. We wcześniejszych być może go nie było lub być może nie działał aż tak dobrze. Aby pokazać, jak działa taki modyfikator, należy dodać do sceny jakiś prosty obiekt. W tym przypadku dodam sobie zwykłą kostkę. I teraz ten modyfikator jest to taki modyfikator, który wspiera działanie blendera w trybie edycji. A więc powiększę sobie ekran na powiększę sobie okno blendera na cały ekran, włączę panel dostępny pod klawiszem T i poszukam pewnego narzędzia, które nazywa się właśnie BisEct. To narzędzie można znaleźć w panelu Tools, jest taka zakładka. I następnie, jeżeli wejdę do trybu edycji, to na tych Toolsach zobaczę mnóstwo różnych narzędzi. Mam tutaj włączonych kilka wtyczek, ale one nie powinny przeszkadzać. Jeżeli przewinę tę listę, na samym końcu w takiej specjalnej części narzędzi edycyjnych znajdę polecenie Bisect. Nie ma ono skrótu klawiszowego, ale mogę tak naprawdę wcisnąć ten guzik i od tej chwili jestem w trybie pracy tego narzędzia. Na samym dole w pasku stanu widzę poradę, żeby wcisnąć lewy klawisz myszy i narysować linię. A więc zrobię coś takiego, kliknę gdzieś tutaj. Nacisnę i teraz jak widać ta linia powoduje, że na moim obiekcie pojawiają się natychmiast krawędzie. Mogę tę linię pociągnąć nawet w taki sposób, że obiektu swojego nie przetnę. Tak czy inaczej, jeżeli już puszczę klawisz myszy, mogę obrócić obiekt i zobaczyć co się tak naprawdę stało. Widzę, że zostało na moim cubie dodane kilka krawędzi oraz kilka wierzchołków. W trybie widoku siatki widzę, że ten kształt, który się dodał to jest taka specjalna jakby płaszczyzna, która przecięła mój obiekt. No, i to jest właśnie działanie modyfikatora bisect. Jeżeli nic nie zmieniałem na scenie, to tuż po zastosowaniu tego modyfikatora, tuż po puszczeniu klawisza myszy, mam dostępne narzędzia w panelu edycji ostatniej operacji. Tak samo jak wcisnę klawisz F6, to mogę widzieć zmianę tych ustawień tutaj, no i ewentualnie kombinować z parametrami. Zacznijmy może od samego dołu. Axis Threshold jest parametrem, który jest chyba nieużywany. Z tego co widziałem w kodzie źródłowym, a przyglądałem się, jak napisana jest ta funkcja. Robiąca bisect. Jest to zmienna, która jest deklarowana na początku tej funkcji. Może mieć wartość nawet maksymalnie 10, ale nie wydaje się, że cokolwiek robiła. Niestety, wydaje się, że jednak coś robi, więc zmniejszymy tę funkcję zobaczymy, jakie jest jej działanie. Aksis threshold nie znalazłem nigdzie wyjaśnienia, jak działa, ale jak widać, coś robi. Być może to się wyjaśni później. Na razie nie będę w ten temat wnikał. Jest to jakaś zmienna, której no, w zasadzie. Nie obserwowałem w kodzie za często. Raz się pojawia na początku, raz gdzieś w innym miejscu i cześć. Teraz te opcje, które są nad nią, te clear inner oraz clear outer, to są opcje określające, jaka część tego mojego obiektu ma zostać wyrzucona po operacji rozcięcia. Na przykład, jeżeli robię outer, to wywalam jedną część, jeżeli zaznaczę inner, wywalam tą drugą część. Wyrzuciwszy dwie takie części, zostaje mi tylko zwykła linia przecięcia tego mesza. Mogę oczywiście zostawić sobie którąś z połówek. Jeżeli taką połówkę zostawię, albo nawet nie, mogę także zaznaczyć opcję fill, czyli wypełni, aby powstała dziura, została załatana z ścianą. To jest oczywiście wielokąt. Pozostałe opcje związane są z tą moją płaszczyzną, którą rysowałem podczas przecinania obiektu. I mogę tę płaszczyznę tutaj dodatkowo zedytować. Jest Plane point, to jest środek tego niewidzialnego kwadratu, który rozcinał moją bryłę, a potem są kąty nachylenia normalnej tego plane'a. A więc jeżeli moja normalna będzie na x wynosiła 0, na y będzie wynosiła 0, a na z będzie wynosiła 1, to otrzymam rozcięcie równiosieńko w osiach układów współrzędnych. Jeżeli spojrzę w widoku od przodu, to zobaczę, że tak właśnie teraz kroiłem swój obiekt przez punkt środkowy 0, 0, 0 i poziomo w osi z. No i teraz jeżeli spróbuję coś z tych ustawień tutaj pozmieniać, no to mogę ten mój punkt przecięcia odpowiednio zedytować, przesunąć. Na przykład wysokość na osi Z mogę zmienić rozcinając go w takim miejscu, w którym chcę. Jeżeli wyjadę za daleko mój obiekt może nawet zniknąć, a więc nie zobaczę żadnego ewentualnego fragmentu geometrii, który by pozostał po takiej operacji. Mogę także przekrzywić nieco tę płaszczyznę zmieniając kąty. I tutaj mam Plane normal. Jeżeli przekręcę na przykład w osi X to zobaczymy, że elegancko będę miał tutaj zmianę kąta. To jest bardzo fajny operator i jak, żeby pokazać, jak on fajnie działa, możemy na przykład wstawić tutaj jakiś inny obiekt, trochę bardziej skomplikowany niż zwykła kostka, na przykład Susan. Mam tutaj Susan, dodamy do niej subsurf, tak żeby miała w miarę gęstą geometrię. Na subsurfie oczywiście nie będziemy pracować, więc wcisnę tutaj apply. No i teraz mam swojego małpiszona, że tak powiem. Można tą małpkę nieco Rozczłonkować, to znaczy przed nią bisektem. Wybieram bisekt i możemy na przykład wymyślić sobie taki okrutny motyw, że odetnę jej twarz. Proszę też zauważyć, że nie mogę w tym momencie przekręcić widoku. Jestem w trybie bisekt i mogę teraz tylko i wyłącznie narysować jakąś linię cięcia. Nacisnę Escape, aby wyjść z tego trybu, obrócę trochę mój widok. Spróbujmy odciąć jej tą czaszkę i teraz dopiero bisekt, odcinam twarz. Małpiszonowi i mogę zajrzeć, co jest w środku. No oczywiście, w środku głowa małpy jest pusta. Tak czy inaczej, jeżeli wybiorę sobie clear outer również, to zostaje mi tylko linia przecięcia, ta krawędź, i teraz sterując odpowiednio tymi parametrami, mogę spowodować, że ta krawędź będzie się przesuwała po moim obiekcie, tworząc mi obrys tego, co rzeczywiście bywało rozcinane. Jak widać, tutaj jest uśmiech małpy, potem jest nos małpy, później zaczynają się pojawiać jakieś oczy. No, a potem już leci zwykła głowa, później uszy się pewnie pojawią. O, właśnie, tak jak teraz. Proszę zobaczyć, jak to śmiesznie wygląda. To jest operator Bisect, bardzo fajny do architektury, na przykład, do robienia przekrojów, do robienia różnego rodzaju geometrii, która składa się z geometrii, którą kiedyś mieliśmy, a której już być może nie chcemy mieć w całości zachowanej na scenie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.